Bardzo serdecznie witam wszystkich na krótkiej serii rozważań biblijnych nawiązujących do narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. Seria ta jest zatytułowana Bóg Syna dał. Będą to trzy spotkania. Na dzisiejszym spotkaniu zatytułowanym Chrystus sprzedany za miliony srebrników. Zastanowimy się, na ile atmosfera świąt osadzona jest w biblijnej rzeczywistości. Czy nadal potrafimy cieszyć się nadzieją związaną z narodzinami Jezusa Chrystusa? A może dla wielu Polaków jest to tylko okazja do zrobienia większych zakupów, rodzinnego spotkania lub spożycia bardziej wykwintnych posiłków. Zobaczymy. Na kolejnym spotkaniu zatytułowanym Wypełnienie czasu zastanowimy się nad fascynującymi proroctwami. Właściwie będziemy analizować, czytać biblijne proroctwa nawiązujące do przyjścia na świat boskiego Zbawiciela. Bóg przez wiele wieków przygotowywał ludzkość na przyjęcie największego daru nieba, jakim miał być właśnie Mesjasz. Natomiast na trzecim spotkaniu zastanowimy się w ogóle nad sensem narodzin Jezusa Chrystusa. Dlaczego Bóg uznał za nieodzowne, by Jego Syn stał się człowiekiem? Jakie ryzyko podjął Bóg, zsyłając nam swojego Syna? Dlaczego fakt, iż Syn Boży stał się człowiekiem, jest dla nas dzisiaj rzeczywiście dobrą nowiną? Zapoznamy się na naszych spotkaniach, co Pismo Święte mówi na ten temat, ale także historia. Dzisiejsze spotkanie Chrystus sprzedany za miliony srebrników. Taki trochę prowokujący tytuł tego spotkania, naszych rozważań. 2000 lat temu aniołowie zaśpiewali, kiedy Pan Jezus narodził się: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Proszę, zauważmy, że święta Bożego Narodzenia, atmosfera w ogóle świąt Bożego Narodzenia udziela się nie tylko chrześcijanom. Ja osobiście sam znam ludzi, którzy na co dzień w ogóle niewiele wspólnego mają z chrześcijaństwem, nawet są niewierzącymi ludźmi, a mimo to atmosfera tych świąt im również się udziela. Dlaczego tak jest? Warto się nad tym zastanowić. Popatrzmy na to zdjęcie, na ten slajd. Jak Polacy obchodzą święta Bożego Narodzenia? Prawie 97% obchodzi te święta. Zaledwie 3,2% nie obchodzi tych świąt. To jest ciekawe, prawda? Jaki klimat niosą te święta? Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że kiedy są te dni świąteczne, nie możemy powiedzieć, że są to takie zwykłe, normalne dni. W ten czy w inny sposób udziela nam się to. Czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, czy czytamy Pismo Święte, czy nie czytamy. Jest to jakiś taki szczególny rzeczywiście czas. No ale moi drodzy, wydaje mi się, że ta magia świąt, przede wszystkim tą magię świąt opanowali marketingowcy. Tak? Raz za razem widzimy reklamy, oglądamy, słyszymy różne hasła. Właściwie wszystko krąży wokół tego, żeby kupować, żeby jeszcze więcej kupować i jeszcze więcej kupować.
Tak to niestety wygląda, tak? A religia, która tak naprawdę powinna być oparta na symbolach, to dzisiaj jest w zasadzie tylko, te święta są znakiem, a polega to na tym, że musisz pójść w prawo, musisz pójść w lewo, musisz kupić to, musisz kupić tamto. Czy w ogóle w tej komercyjnej, ludzkiej takiej masie chrześcijanie i niechrześcijanie różnią się od siebie? A może wszystkich pochłaniają tylko co? No zakupy, tak? Prezenty. Czy wiemy, co oznacza słowo homogenizacja? Jest to zacieranie różnic. Faktycznie to oznacza. I polega to na tym, że właściwie nie ma już różnicy między chrześcijanami a niechrześcijanami. Stół staje się właściwie sednem. I marketing, najgorsze jest to w tym wszystkim, że to supermarket nie działa na potrzeby stołu, tylko odwrotnie. To stół działa na według dyrektyw supermarketu. Ale czy w tej świątecznej gonitwie jest jeszcze miejsce dla Jezusa Chrystusa? Prezenty, prezenty, prezenty. No każdy lubi dostawać prezenty. Nie ma człowieka, który by nie lubił dostawać prezenty. Dwa dni temu dostałem prezent od mojej małżonki. Akurat obchodziłem urodziny. Byłem bardzo zadowolony. Każdy lubi otrzymywać prezenty. Ale w tym czasie właśnie obsesja, to na punkcie prezentów jest jakaś obsesja. Ona sprawia, że postać Jezusa Chrystusa właściwie blaknie na tle tych błyszczących opakowań, wstążeczek, tak, paczek, świecidełek rozmaitych. Ludzie się zachowują tak, jakby chcieli nadrobić cały rok, prawda? Zaczynają się obsypywać prezentami. Zasiadają do obficie zastawionych stołów i następuje właściwie taka co? Kulminacja przyjemności tak naprawdę. Najciekawszą rzeczą jest to, że święta Bożego Narodzenia już właściwie rozpoczynają się, przynajmniej klimat tych świąt, no w listopadzie, prawda? Dlatego, że sklepy, wszystko to, co nas otacza, jest w atmosferze tych świąt. Okazuje się, że w listopadzie i w grudniu obroty marketów wzrastają średnio o 50%. A w skali roku to jest, stanowią od 20 do 30% obrotów rocznych. To jest ciekawe. Już właściwie jak listopad się zaczyna, już właściwie wkraczamy w atmosferę świąt. No ale popatrzmy na stół trochę. Trochę historii, trochę tradycji. Dawniej ilość potraw podstawowych na tym stole wigilijnym była różna. No dzisiaj to jest, wiemy ile potraw w Polsce, w naszej tradycji tej polskiej, tak? No to jest 12, tak? Potraw. Jadłospis wigilijnych potraw był tak przemyślany kiedyś, że był uwzględniał właściwie wszystkie płody rolne, leśne z całego roku. No i do najbardziej takich typowych, tradycyjnych zestawów na stole wigilijnym to były co? Barsz z buraków, tak, zupa grzybowa, zupa owocowa, kluski z makiem, pierogi, kapusta, ryby, groch, fasola, kasza, pszenica, miód, jabłka, orzechy. Fantastyczne, nieprawdaż? To rzadko, chyba tak na co dzień nawet tego nie spożywam. Tak osobiście uwielbiam pierogi z kapustą i z grzybami. Jakbym mógł jeść, to bym mógł codziennie jeść. No ale codziennie się tego nie je, prawda, od czasu do czasu. Oczywiście ryba, tak? Karp. Co ciekawe, że jeżeli znamy trochę historię, to ryba jest takim starochrześcijańskim znakiem. Grecka nazwa ryby to jest ichthys.
I wyraz ten jest skrótem takich następujących słów. To jest taki akronim pierwszych liter, tak? Jezus Chrystus Teu Chios Soter. To znaczy Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel. No ale idźmy dalej, tak? Wiemy, jak to się niestety kończy często. Czasami karetki pogotowia non-stop, prawda, przemieszczają się właśnie w tym czasie. I jedna z tradycji to jest też takie wspólne miejsce, jest miejsce dodatkowe dla jakiegoś niespodziewanego gościa. To miejsce tak naprawdę dawniej symbolizowało obecność Chrystusa, tak? Tego, który w szczególny sposób no, przychodzi do człowieka. No ale to jest też, to miejsce wyraża taką pamięć o naszych różnych, prawda, przyjaciołach, bliskich, przebywających z dala gdzieś od rodzinnego domu. No a teraz popatrzmy na ten opłatek. Cóż to takiego jest? Skąd to się wywodzi w ogóle? Słowo opłatek wywodzi się z języka łacińskiego oblatum i oznacza tak naprawdę dar ofiarny. Jest to taki bardzo cienki, biały płatek chleba, chyba wszyscy wiemy, jak to wygląda. Zazwyczaj zwyczaj łamania się opłatkiem w Polsce pojawił się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Ale nie można powiedzieć, że jest to wyłącznie taki tylko polski zwyczaj, prawda? Również na Słowacji, Litwie, Ukrainie, a także w Czechach, we Włoszech, gdzie zwyczaj ten był znacznie jeszcze wcześniej. I opłatek wigilijny symbolizuje chęć pojednania i pogodzenia się z ewentualnymi wrogami. Jest takim symbolem chleba. Właściwie traktuje się ten opłatek jako symbol chleba. Akurat opłatek w tradycji polskiej w czasie Wigilii nie ma nic wspólnego z opłatkiem w czasie mszy. Jest to zwykły symbol takiego chleba. A opłatek ten jako symboliczny chleb miał przypominać chrześcijanom o słowach modlitwy Ojcze Nasz. No i wiemy, że narodzinom Jezusa towarzyszył chór anielski, prawda? No i dzisiaj również śpiew często towarzyszy rodzinnym spotkaniom. Kolędy, prawda? A ciekawe, że termin ten wywodzi się najprawdopodobniej z łacińskiego słowa kalendę i oznaczał w dosłownym tłumaczeniu pierwszy dzień miesiąca. Wywodził się z czasów rzymskich, był to szczególnie dla Rzymian, symbolizował pierwszy dzień miesiąca, ponieważ 1 stycznia, począwszy od tam 4 wieku przed narodzinami Chrystusa, konsulowie rzymscy obejmowali swój urząd wtedy. No i później tam dekretem w kolejnych latach, dekretem Juliusza Cezara, 1 stycznia, został oficjalnie ogłoszony jako początek takiego roku administracyjnego. I właśnie z tej okazji w Rzymie odwiedzano się, składano sobie nawzajem podarki różne, śpiewano pieśni i później dopiero te zwyczaje przejęło oczywiście chrześcijaństwo. To jest ciekawe, nie? A tradycja choinek. To jest też interesujące. Ona narodziła się tak naprawdę w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka, ubierano je ozdobami z papieru, jabłkami. To miało nawiązać do rajskiego drzewa. Rozrzucane na choince takie łańcuchy miały symbolizować tego węża z raju, kusiciela. Na czubku była błyszcząca gwiazda, ona miała symbolizować gwiazdę betlejemską. Inne ozdoby drzewka to znak różnych darów, tak. I tak naprawdę Marcin Luther w czasie właśnie, kiedy już protestantyzm zaczął się rozwijać, zalecał spędzanie świąt w domowym zaciszu. Co ciekawe, to najpierw w Niemczech choinka szczególnie usadowiła się. Dopiero do Polski później tradycja właśnie choinki przywędrowała. A w XIX wieku choinka również była spopularyzowana w Anglii, we Francji, później w Europie Południowej. No i
Tak to właśnie wygląda, ale idźmy dalej, tak? Pierwsza gwiazdka, prawda? Tak naprawdę te gwiazdy to mogą być dwie. My sobie no może do tej pory nie zdajemy sprawy. Ja wyczytałem, że szanse na zostanie pierwszą gwiazdką mają bowiem dwie gwiazdy. To jest, one nazywają się Vega i Capella. Wszystko zależy, gdzie mamy, z której strony okna umiejscowione. I właśnie to jest ta pierwsza gwiazdka, tak? No ale moi drodzy, warto się zastanowić dalej. Tutaj mamy, święty Mikołaj. Nie będę się was pytał, czy wierzycie w świętego Mikołaja. Ale jest postać starszego mężczyzny z białą brodą, ubranego w czerwony strój, który według różnych legend tak naprawdę i baśni w okresie świąt Bożego Narodzenia on rozwozi dzieciom prezenty, tak, z saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. I święty Mikołaj, tak naprawdę legenda mówi, że święty Mikołaj, biskup Miry, przypisuje się mu, że on cały majątek sprzedał swój i rozdał, no, biednym, tak? I został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki. I gdy biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. No i wpadły one do pończoch, trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku do wysuszenia. I stąd w krajach niektórych, gdzie w powszednim użyciu były kominki, pozostał nawet zwyczaj do dziś przy nich wystawianych takich bucików lub skarpet na prezent. Albo weźmy pasterka. To jest ciekawe. Pasterka od VI wieku w Rzymie to było, nakazano odprawianie w Dzień Bożego Narodzenia aż trzech specjalnych mszy świętych. Tak? W nocy, potem na drugi dzień o świcie i w dzień. No dzisiaj w Polsce pasterka jest o północy, prawda? Ale też stosuje się o 22 dla dzieci i młodzieży. Ciekawe, że dla wielu Wigilia Bożego Narodzenia bez pasterki to była w ogóle niepełna. Uważano, że to nie jest Wigilia. No dobrze, moi drodzy. A teraz widzimy też, że szopka. Nie, jedną z tradycji to była oczywiście szopka. Czasami używa się, prawda, nawet takie szopki, dosłowne zwierzęta. Na zewnątrz możemy zobaczyć to w wielu miejscowościach. Jest to zwyczaj, który tak naprawdę pierwszą taką scenę teatralną, na przykład, jeśli chodzi o szopkę, to święty Franciszek w 1223 roku zorganizował w miejscowości Greccio. Prawda? A więc takie zwyczaje też widzimy, szopki, które nawiązują do narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. No tutaj widzimy, może dokładnie nie widać tego w polskiej tradycji, co jest najważniejsze tutaj. No, wzajemne składanie życzeń to w zasadzie no, 99%, 100%, prawda? Musimy tutaj, możemy zobaczyć, co jest dla Polaków najistotniejsze, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Najmniej procent, na przykład, że ktoś z rodziny przebiera się za świętego Mikołaja i rozdaje prezenty. Ale ja, kiedy dawniej jeszcze w rodzinie, wiele, wiele, wiele lat temu obchodziłem tak święta, no uczestniczyłem w świętach Bożego Narodzenia, to pamiętam, że ktoś zawsze z rodziny przebierał się za świętego Mikołaja. No dobrze, kochani, idziemy dalej. O, popatrzmy jeszcze tutaj, za co Polacy kochają święta, zobaczmy. 56%, tak? Za tradycyjne potrawy świąteczne. Za to kochają święta. Zdumiewające, prawda? Dzielenie się opłatkiem 52%.
a obdarowywanie się prezentami 42%. Szczególnie właśnie za to Polacy kochają oczywiście święta. W okresie Bożego Narodzenia zgodzimy się, że wielu chrześcijan naprawdę usilnie stara się być lepszymi. Zdobywają się na większą taką miarę jakby no radości, pokoju, dobrej woli. Chcą poprawić swoje charaktery, prawda? Dni są wtedy wolne przecież od pracy, szkoły, ludzie odpoczywają, spotykają się krewni. No jest to rzeczywiście jakiś taki szczególny czas. No ale tutaj by warto jeszcze coś innego powiedzieć, że Polacy spędzają święta Bożego Narodzenia tradycyjnie. CBOS podaje, że 72% spędza święta w rodzinnym domu. Zaledwie 1% społeczeństwa nie obchodzi Wigilii. Zaledwie 1%. Tak? I religijny aspekt świąt Bożego Narodzenia jest najważniejszy dla nieco ponad 1/4 dorosłych Polaków. Tak? Szczególnie starsi ludzie w wieku średnim, starsi, dla nich ten aspekt religijny ma ogromne znaczenie, ale dla większości ludzi, dla wielu ludzi raczej tylko święta rodzinne, ale musimy również wiedzieć, że okres świąteczny dla wielu ludzi jest okresem bardzo smutnym. Z prostej przyczyny. Oczywiście czynników jest wiele. Reklamy w telewizji, wokoło pokazują, że jest to taki dzień radości, szczęścia, wszyscy się spotykają, rodzina, wszyscy są szczęśliwi, a wielu ludzi w tym czasie przeżywa bardzo trudny czas. Są samotni, schorowani, w ich życiu wiele nie wyszło, wiele spraw. I dla wielu ludzi jest to nawet taki, bym powiedział, czas olbrzymiego stresu, a nawet koszmaru. Nie lubią świąt Bożego Narodzenia. Czy jest jeszcze miejsce dla Jezusa Chrystusa w tych świętach? Warto się zastanowić. Oficjalnie dzień 25 grudnia zaczęto obchodzić od w IV wieku. Oczywiście pierwsi chrześcijanie nie znali tej daty. 25 grudnia to jest umowne święto, tak? Dzień jest umowny po prostu. Ale pytanie jest, czy jest jeszcze miejsce dla Jezusa Chrystusa? Judasz zdradził Pana Jezusa za 30 srebrników, a współcześni marketingowcy robią na Jezusie o wiele lepsze interesy, nieprawdaż? Boże Narodziny to unikatowa okazja, czy Boże Narodzenie to unikatowa okazja dla zarobienia potężnych, niewyobrażalnych, wielkich pieniędzy. I możemy powiedzieć, że Chrystus jest sprzedany za miliony srebrników. Ale jak obchodzone jest święto w różnych kościołach? To jest ciekawe. Tak? Popatrzmy na kilka takich slajdów. Kościół prawosławny. Do IV wieku obchodzono Boże Narodzenie 6 stycznia jako święto tak zwanej teofanii, objawienia. Włączano do tego zarówno Boże Narodzenie, chrzest, jak i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. I dokładnie w 377 roku, dzięki między innymi Janowi Złotoustemu, święto zaczęto obchodzić 25 grudnia razem z Kościołem Zachodnim, tak? Po zachodniej reformie kalendarza data świętowania obu kościołów znów się rozeszła. I Boże Narodzenie w prawosławiu jest jednym z 12 tak zwanych wielkich świąt, a także jednym z 4 spośród nich, które jest poprzedzone postem, tak, to się nazywa post filipowy, trwa to 40 dni. Wieczerza wigilijna to jest jedyny posiłek w ciągu dnia poprzedzający święto Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się co? Od modlitwy, wierni dzielą się
prosforą. Co to jest ta prosfora? To jest taki wypiekany, przaśny chleb, odpowiednik opłatka w Kościele katolickim. I na wigilijnych stołach pojawiają się tradycyjne potrawy, jak karp w galarecie, pierogi z grzybami, tak, kapusta, barszcz z łóżkami i wiele, wiele różnych. Ale podobnie jak u katolików, u prawosławnych jest też sianko pod obrusem i dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. W cerkwi na przykład nie ma żłobka, wystawiana jest zawsze tak zwana na środek świątyni ikona, tak? Specjalna ikona. I w cerkwiach ubrane są choinki, ale na wsiach pierwszego dnia świąt gospodarze na przykład dają zwierzętom wodę święconą do picia i siano z wigilijnego stołu. Tak to wygląda w Kościele prawosławnym. Kościół ormiański, to jest ciekawe, że mieszkańcy Armenii święta obchodzą zupełnie inaczej niż katolicy. Dlatego, że w ich kulturze Boże Narodzenie rozpoczyna się 6 stycznia, kiedy katolicy wtedy co mają? Święto Trzech Króli, tak? Obchodzą. A 7 stycznia w Kościele ormiańskim jest obchodzone u nich Święto Zmarłych. Ormianie nie mają choinki, nie obchodzą także Wigilii, tylko organizują wielką, uroczystą kolację. Tak? Teraz mamy Kościół anglikański, też warto się zastanowić. Wierni Kościoła anglikańskiego z reguły Wigilii nie obchodzą. Uroczysty posiłek spożywają pierwszego dnia świąt, a w niektórych domach obok dosyć znanego indyka pojawia się indyk wraz z zupą żółwiową. Zupa żółwia. I to jest również uznawane za danie tradycyjne. Chodzi o to, żebyśmy też zobaczyli, jak to jest w różnych kościołach, w różnych religiach. Na przykład w Kościele anglikańskim podarunki wręcza się w drugi dzień świąt i nazywany on jest tak zwany Boxing Day. Upominki znajdują się w kolorowych takich skarpetach o rozmiar tych skarpet XXL. To możemy sobie wyobrazić, tak? No ale mamy też Kościół purytański. Też warto wiedzieć, co to za kościół w ogóle jest. Tak króciutko, tylko w dwóch zdaniach. Purytanie to był ruch reformatorski na łonie kościoła anglikańskiego. W latach 1560-1660 purytanie dążyli do usunięcia z kościoła wszelkich cech katolicyzmu celem zachowania czystości doktrynalnej, stąd łacińskie słowo puritas, czyści, tak? Mówi się purytanie. I to było właściwie, można powiedzieć, oni obchodzili, religia ich była w duchu zasad kalwinizmu, od Jana Kalwina. I w 1647 roku w Anglii parlament Cromwella orzekł, że Boże Narodzenie nie będzie żadnym dniem pokuty, a ma być później nawet ogłoszono, że 25 grudnia to ma być zwykły dzień. Sklepy były otwarte, tak. Całkowite odcięcie się, prawda? Nawet kary były pieniężne. Proszę sobie wyobrazić, że nawet kary nakładano na ludzi, którzy próbowali w jakiś sposób obchodzić święta Bożego Narodzenia 25 grudnia. Widzimy, jak to wygląda, prawda? Mamy też Kościół luterański. Kościół luterański to jest inaczej Kościół ewangeliczno-augsburski, zwany popularnie luterańskim. On posługuje się zachodnim kalendarzem liturgicznym i również obchodzone są święta z Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia. Ale to troszeczkę wygląda inaczej niż w Kościele rzymskokatolickim, dlatego że czyta się też dużo Pisma Świętego, rozpoczyna się pieśniami specjalnymi, czytana jest Ewangelia o Narodzeniu Pańskim, zwłaszcza w Ewangelii Łukasza, tam drugi rozdział. I głowa rodziny lub najstarszy człowiek rodziny zmawia specjalną modlitwę, a potem kończy modlitwą pańską.
I następnie z powagą łamany jest tradycyjny opłatek wigilijny. No, składane są życzenia. Także też bardzo, bardzo podobnie. Ale mamy również inne kościoły protestańskie. Kościół na przykład ewangelicko-reformowany to jest kalwiński kościół. Mamy metodystów, mamy baptystów, mamy zielonoświątkowców. Oni obchodzą Boże Narodzenie na zasadzie tradycji chrześcijańskiej. Zazwyczaj jest to czas na modlitwę, czytanie fragmentów Pisma Świętego. Również no, chodzi o te fragmenty, które nawiązują do narodzin Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie nakazuje swoim wyznawcom ani nie zabrania, ani nie nakazuje tak, żeby upamiętniać fakt narodzenia Pana Jezusa. Ale popatrzmy teraz na coś. No jeszcze wyznawcy islamu też warto wiedzieć. To jest ciekawe. Muzułmanie generalnie nie uznają Jezusa Chrystusa jako Boga, ale uznają Go jako proroka. Są muzułmanie, którzy obchodzą święto Bożego Narodzenia, określają je gwiazdką jako obchody narodzin proroka Jezusa. W zwyczaju nie ma tam ubierania choinki, dzielenia się opłatkiem. Coraz więcej wyznawców, zwłaszcza tych tak zwanych, byśmy powiedzieli, nowoczesnych, obdarowuje jednak swoich bliskich upominkami z okazji świąt Bożego Narodzenia. A to dlatego, żeby nie było dzieciom przykro, że ich koleżanki i koledzy wyznający chrześcijańską religię prezenty dostają. No, a oni nie dostają. No, ale idźmy dalej. Czy Jezus obchodził urodziny? Czy Jezus urodził się 25 grudnia? No, na pewno nie, prawda? Tutaj na przykład w Biblii czytamy, urodził ci się syn, chłopiec, sprawiając wielką radość, nie? Inny fragment, oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż, który napełnił swój nimi kołczan i nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał się z nieprzyjaciółmi w bramie. A więc zobaczmy, tutaj też inny tekst, że dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna, gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią. Cieszyli się z nią razem. To jest ciekawe, że no tutaj te słowa już cytowane, narodziny dziecka były czymś szczególnym w Izraelu. Naprawdę czymś szczególnym, a zwłaszcza jak się syn narodził. Ale w ogóle, a brak narodzin dziecka, to uważano nawet, że jest to brak jakiegoś błogosławieństwa Bożego. A pytanie teraz, Biblia wymienia tylko dwa przypadki obchodzenia urodzin. Był to między innymi Faraon, ale też tutaj o Herodzie czytamy w Ewangelii Mateusza, że również obchodził urodziny. No i niektórzy doszli do wniosku, że urodziny są złe, bo akurat dwa negatywne tutaj przypadki opisane w Biblii i że ludzie wierzący nie powinni obchodzić urodzin. Tak niektórzy doszli do takiego wniosku. A ja muszę wam powiedzieć, oczywiście nie obchodzę jakichś urodzin, nie celebruję. Dwa dni temu miałem normalny dzień, to był dla mnie. Miałem pewne spotkania, zajęcia, ale było mi bardzo miło. Bardzo było mi miło, kiedy naprawdę niektóre osoby, czy to dzieci, czy przyjaciele, pisali SMS-y, dzwonili i składali mi życzenia z okazji urodzin. No ale idźmy dalej. Do IV wieku nie obchodzono Bożego Narodzenia. Ale pytanie jest inne, zaskakujące i będzie zaskakująca odpowiedź. Czy Kościół może ustanawiać święta? Popatrzmy, tutaj mamy kalendarz żydowski i muszę wam powiedzieć, że były niektóre święta, które wcale nie były ustanowione przez Boga, niektóre, ale lud Boży obchodził te święta. To jest ciekawe. I jedno z takich świąt to było święto Purim.
Czy wiecie, kiedy narodziło się to święto Purim? Księga Estery opisuje to święto. Kiedy wrogowie nawet rzucali losy i w danym dniu Izrael miał zostać wytępiony, tak? I co ciekawe, że ten dzień zagłady Żydów, tu jest opisane właśnie w księdze Estery, jak Haman, potomek Amalekitów, wróg wszystkich Żydów, postanowił, żeby wytępić wszystkich Żydów. I ten dzień zagłady Żydów był ustalony poprzez pogańskie losy, byśmy tak powiedzieli. Data śmierci później stała się datą wybawienia. I teraz lud Boży obchodził później, Izrael obchodził święto losów, święto Purim. Tak? To ciekawe. I to nie Bóg, tylko lud Boży uznał, że warto o tym pamiętać. Czy to było złe? Czy święto losów w Purim było złe? Wcale nie. Było to święto, które upamiętniało Izraelitom, że zostali cudownie wyratowani, że nie zostali zgładzeni przez wrogów. To jest ciekawe, prawda? No a tutaj jest taka historia, jest jedno ze świąt, może zaraz tu się jeszcze raz cofnę. Jedno ze świąt to było święto poświęcenia. Ono wcale nie było ustanowione przez Boga, przez Pana Boga. Święto to upamiętniało wyzwolenie Żydów spod dominacji syryjsko-greckiej. Antioch IV Epifanes, władca syryjski zwany Teosem Epifanesem, Bogiem objawionym, w 168 roku przed Chrystusem zbudował ołtarz. Na tym wielkim ołtarzu świątynnym, na którym składano codziennie baranki, zwierzęta ofiarne, to on sprofanował ten ołtarz, złożył świnie wtedy. Ale muszę wam powiedzieć, że 2 lata później Juda Machabeusz odbił miasto i świątynię. I co zrobił? Zburzył to, co sprofanował właśnie Antioch IV Epifanes. Na nowo kazał wykonać ołtarz, naczynia, wnieść do świątyni stół na chleby pokładne. I po oczyszczeniu świątyni na nowo ją poświęcono w 165 roku przed Chrystusem. Dokładnie 3 lata po tym, jak Antioch IV Epifanes złożył ofiarę dla pogańskiego Boga. I teraz proszę zobaczyć Biblii. Jest ciekawa wzmianka w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie, Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Widzimy? Obchodzono wtedy co? No to święto poświęcenia. Było to święto, które tak naprawdę nie ustanowił Bóg, tylko lud Boży ustanowił. I Jezus wcale nie uważał, że to było złe. Przepraszam. Problem polega na tym, w jakim duchu obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Co jest istotą? Jeżeli ktoś obchodzi święto Bożego Narodzenia i chce upamiętnić narodziny Pana Jezusa, powstaje pytanie, w jaki sposób to czyni, w jakim duchu to czyni, co jest wtedy sednem. Ale idźmy dalej, tak? Opowiem pewną historię. Ona jest niezwykła. 24 grudnia 1914 roku, zbliżamy się do końca naszego spotkania, w Belgii, w pewnym mieście Iper, walczący ze sobą Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi postanowili zawrzeć taki spontaniczny, wigilijny rozejm. I początkowo chodziło tylko o jeden dzień, bez wystrzałów żadnych. Bez bagnetów, bez zabitych ludzi. Żaden z szeregowych żołnierzy, ani żaden z oficerów nie spodziewał się, że jedna ta mroźna, grudniowa noc odmieni ich serca do tego stopnia, że zbiorowo wypowiedzą posłuszeństwo dowódcom swych armii. I pozwólcie, że przeczytam fragment listu pewnego właśnie żołnierza, który pisał do swojej siostry.
Moja kochana siostro Żanet jest druga w nocy i większość chłopaków śpi już w swoich jamach wydrążonych w ścianach okopów. Ja nie mógłbym zasnąć, dopóki nie napisałbym do ciebie tego listu. Chcę ci opisać niezwykłe wydarzenia, w których brałem udział w czasie dzisiejszej Wigilii. Wiem, że to, co napiszę, wyda ci się bajką. Być może będziesz powątpiewać w prawdziwość moich słów. Ale absolutnie nie będę miał ci tego za złe, bo ja sam zadaję sobie pytanie, czy coś podobnego mogło wydarzyć się naprawdę. Więc wyobraź sobie, że kiedy ty i cała nasza rodzina śpiewacie kolędy, siedząc przed kominkiem, u nas coś dziwnego się wydarzyło. Nie wyobrażasz sobie nawet, jak straszne jest takie siedzenie w okopach i czekanie. Niby nic się nie dzieje, ale dosłownie wiesz, że w każdym momencie może wybuchnąć koszmarna walka. Wiesz, że cisza w okopach może być ciszą przed burzą ognia i śmierci. Ja może skrócę, nie będę do końca czytał, ale proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie zaczęli wychodzić z okopów po jednej stronie Niemcy, po drugiej stronie Anglicy i zaczęli śpiewać. Najpierw ktoś tam wcześniej zanucił kolędę, zaczął śpiewać pieśń i powoli, powoli zaczęli inni wychodzić z tych okopów. I w ten wieczór wigilijny Niemcy i Anglicy rzucali się sobie w ramiona, życzyli sobie to, co najlepsze. Obdarowywali się tym, co mogli. Taka była wtedy Wigilia Bożego Narodzenia. Na drugi dzień nawet zagrali mecz piłkarski. 3-2 wygrali Niemcy. Tak na marginesie. Było to coś niezwykłego. Coś wspaniałego. 1914 roku. Nigdy już więcej nie powtórzyło się coś takiego. Dowódcy później zakazali właśnie czegoś takiego pod karą nawet śmierci. A rok później wymyślono pewien gaz, tak zwany od tego miasta, iperyt, prawda, gaz iperytowy. Moi drodzy, Bóg syna dał. Różnie ludzie podchodzą do tego. Komercja zdominowała dzisiaj. A gdybyśmy się tak zastanowili nad tym, co Pan Jezus dla nas uczynił, po co przyszedł na tę planetę, jaki był sens tego wszystkiego? Kiedy będziemy zastanawiać się nad tym i będziemy czytać to, co w Piśmie Świętym jest napisane, ja wierzę, że staniemy się lepszymi ludźmi. Na kolejnym naszym spotkaniu będziemy zastanawiali się nad niezwykłymi proroctwami. Będziemy zdumieni, jak na setki lat przed narodzeniem Jezusa już było przepowiedziane, kiedy narodzi się mniej więcej Pan Jezus, w jakich okolicznościach, co się będzie działo. Zdumiewające naprawdę proroctwa. I chciałbym, żeby to był szczególny czas. Zapraszam również za tydzień na godzinę 18. A teraz chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Drogi Panie Boże, chcemy ci podziękować, że dałeś swojego Syna. Jesteśmy zdumieni, jakie to jest dla nas istotne, jakie niezwykłe, że przyszedłeś na tę planetę w osobie Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy świat chrześcijański w rozmaity sposób nawiązuje do Bożego Narodzenia, do Dnia Narodzin Pana Jezusa. Ale my byśmy chcieli w tym dniu, w tych dniach przybliżyć się do Ciebie jak nigdy dotąd i zastanowić się, jak wielkim jesteś Bogiem, Bogiem miłości. Niech będzie Tobie chwała i uwielbienie przez Jezusa Chrystusa. Amen.